Dzień dobry, kochani. Przychodzę do Was z takim krótkim filmikiem, bo dostaję wiele pytań dotyczących naszego kursu czakry trzeciego oka, czakry korony. No i pytacie mnie tak naprawdę, jakie tematy tam będziemy poruszać, nad jakimi przestrzeniami się będziemy pochylać, co będziemy tam tak naprawdę robić. No więc, moi drodzy, kurs czakra trzeciego oka, czakra korony, czakra trzeciego oka, czakra korony. Ostatnie nasze czakry, oj, ostatnie nasze czakry w całym systemie energetycznym i są związane przede wszystkim z taką przestrzenią duchową, ze światem duchowym. Mówi się, że czakra trzeciego oka to przede wszystkim widzenie, ale to nie tylko, moi drodzy, widzenie, postrzeganie pozazmysłowe, to nie tylko jasnowidzenie, ale to również nasza trzeźwość i przytomność widzenia rzeczywistości, trzeźwość i przytomność oceny siebie, trzeźwość i przytomność oceny naszych relacji, naszych związków, naszych różnego rodzaju działań. To właśnie tutaj, na tym naszym trzecim oku, mamy najwięcej zaślepień. My często sami sobie przesłaniamy tutaj, zakładamy sobie różnego rodzaju zasłony, żeby pewnych rzeczy po prostu nie widzieć, żeby pewnych rzeczy nie widzieć, żeby pewnych rzeczy nie dostrzegać, albo żeby widzieć je po swojemu. Więc tym się też będziemy zajmować. Będziemy zdejmować różnego rodzaju właśnie zaślepienia tutaj na trzecim oku. Tutaj na trzecim oku gromadzą się również nasze autopresje, autopresje i presje innych ludzi. Zazwyczaj jak ktoś nas atakuje presjami, to właśnie atakuje nas na trzecie oko po to, żeby nas ogłupić tutaj, tak? Żeby nas po prostu ogłupić. I człowiek czasami później chodzi taki oszołomiony, jak dostanie taką bombę energetyczną. No właśnie, więc tym się też będziemy zajmować. Rozpoznawaniem tym, rozpoznawaniem, ale przede wszystkim właśnie tutaj oczyszczaniem tego, usuwaniem, tak? Żeby nasze widzenie siebie, świata, rzeczywistości było coraz bardziej jasne, klarowne, żeby umysł był coraz bardziej jasny, klarowny i żeby to widzenie było przytomne, tak? To widzenie było przytomne. No i właśnie, czakra korony, moi drodzy, czakra korony, czyli nasz kontakt z Bogiem, nasze połączenie z Bogiem, nasze połączenie z Absolutem, nasze połączenie ze Wszechświatem. I tego się też będziemy uczyć, moi drodzy. Uczyć się być może dla niektórych dopiero na nowo, a dla niektórych to będzie pogłębienie tylko tego połączenia, tego kontaktu po prostu z Bogiem. Po prostu się tego uczyć, odnawiać ten kontakt, jeszcze bardziej korzystać z tej przestrzeni duchowej. I również się uczyć tego, żeby te nasze inspiracje duchowe, które mamy, które płyną właśnie przez tą naszą czakrę korony, przekładać na rzeczywistość. Bo czasami jest taka pułapka, czasami wpadamy w taką pułapkę, moi drodzy, i my żyjemy gdzieś tutaj, o, gdzieś tutaj, wydaje nam się, że gdzieś tam blisko naszej czakry korony, ale tak naprawdę jest to pewnego rodzaju bujanie w obłokach. Tak? Inspiracje, które płyną od Boga, one mają być rzeczywiste, one mają być realne, one mają mieć odniesienie w naszym codziennym życiu. To nie ma być jakaś, wiecie, historia opowiadana nam o tym, bo co cię cudownego czeka i jak twoje. Paksiu, nie sap tak. Co cię cudownego czeka i jak twoje może być cudowne życie, tylko to ma mieć realne odniesienie. Będziemy się przede wszystkim też uczyć rozpoznawania tych inspiracji właśnie z góry. Będziemy się uczyć modlitwy, tak? Modlitwy, czyli takiego dialogu między nami a Bogiem. Być może dla niektórych to będzie pierwszy raz doświadczanie takiej modlitwy, którą ja
najczęściej stosuję i którą też również chcę Was nauczyć, po prostu dialogu. Czyli najpierw ja mówię, Bóg słucha, a później Bóg mówi i ja słucham. Tak? I później Bóg mówi i ja słucham. No właśnie, moi drodzy, więc to tak w zasadzie w skrócie, no duży nacisk ja położę na tą naszą relację z Bogiem, bo ja wiem, jakie to jest ważne, jakie to jest potrzebne i naprawdę jak ten kontakt jest, jak jest to doświadczenie w codziennym życiu, to po prostu się zmienia wszystko. I zmienia się nie tylko nasze postrzeganie, tak? Nie tylko to widzenie, ale tak jak ja mówiłam, Bóg to też jest energia sprawcza w naszym życiu. To nie ma być tylko opowiadanie pięknych historii, tak? Tylko ta energia ma również działać przez nas dla nas, przez nas dla innych, przez nas dla świata i tego się będziemy też uczyć. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. A, jeszcze chwilę. Jeszcze może dodam tylko, że kurs się zaczyna 22 w poniedziałek, więc kto jeszcze chce do nas dołączyć, to zapraszam. Ja na dniach jakoś ułożę grupę i będę nas wszystkich już dodawać do zamkniętej grupy. Trzymajcie się. Pa, pa. Hej.